Piraci Drogowi Studio. Tropimy dla Was drogowe absurdy i czekamy koniecznie na Wasze wideo. Teraz przedstawimy kolejną sytuację, która właśnie dotarła do nas poprzez ten adres. Dokładnie tak, Cezary nam wysłał filmik. Starsze małżeństwo pod prąd na S8 w Blasku. Starszy mężczyzna, obok niego kobieta. Nie reagowali na klaksony ani na to, że się zatrzymałem, wyjaśnić mu, że źle jedzie. Taką informację też dostaliśmy jednocześnie od Cezarego. I tutaj pojawia się temat, który powraca jak bumerang. Czyli... Tak, bo to nie jest odosobniona sytuacja. Był też 85-latek, który wjechał pod prąd na autostradę, a jeden chciał w taki sposób dojechać do Pyrzowic. Nie udało mu się, ostatecznie dostał mandat. No i jeszcze 91-latek, który też nie zauważył pod prąd. I jak mówią specjaliści, trzeba, jeśli przez pomyłkę wjedziemy właśnie pod prąd, zatrzymać się pojazd i podczekać na odpowiednie służby. Znaczy, moim zdaniem to wygląda tak, jeżeli mamy osoby starsze, 91, 85 lat, to nie mówię, żeby wszystkich wrzucać do jednego wora i od razu zabierać prawa jazdy. Natomiast jeżeli mieliby chodzić na kontrolę co pół roku, żeby sprawdzić ich refleks... Za przepisami. Tak. A co Wy sądzicie o seniorach za kierownicą? Czy faktycznie powinni być weryfikowani, sprawdzani co jakiś czas, czy jeszcze nadają się do tego, żeby wsiadać za kółko? Dajcie nam znać w komentarzach. To tylko jeden z tematów, który pojawi się w programie Piraci Drogowi Studio. Premiera już w najbliższy piątek o 19:00 na YouTubie. Bądźcie z nami.